Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, Strong Semcio. Gramy sobie dzisiaj kolejne podejście w The Binding of Isaac i gramy dzisiaj, no nie wiem, mamy odblokowaną Magdalenkę, mamy Kane'a, Judas, i w kom na razie bym nie chciał. Kto tu miał najwięcej? Azazel ma przecież zrobione, no tak. To może Eden i Potential Roomy, co? Spróbujemy, chociaż... Czym nie mamy? Isaaciem w sumie nie mamy tak naprawdę nic odblokowanego, więc możemy lecić Isaaciem. No i tylko tak dla przypomnienia, zanim zaczniemy odcinek, pamiętajcie, że jeśli odcinek wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górze, bo to jest naprawdę duże wsparcie. Komentarz, jeśli chcecie, to też, bo to sprawia, że więcej osób może dołączyć na odcinki i dzięki temu one się też ludziom wyświetlają na głównej, za co bym wam bardzo wdzięczny, więc... Jeszcze raz za to proszę, zostawcie łapeczkę, bo ostatnio coś one słabiutko idą. No i co? I lecimy z podejściem. Isaaciem oczywiście. Dobra, myślę, że jakbyśmy musieli teraz tak, albo Angel Room, albo Devil Deal. Zobaczymy, co nam się tak naprawdę uda ogarnąć. Raczej pewnie pójdziemy pod Devil Deal. Chociaż Isaaciem byśmy musieli zabić Blue Bebe, ale żeby zabić Blue Bebe, to i tak musimy iść na The Chest, a na The Chest nie mamy dojścia, bo nie możemy jeszcze, nie byliśmy 5 razy w katedrze. Więc w sumie to nie wiem, co by nam się bardziej opłacało. Iść pod Devil Deal czy Angel Roomy. Zresztą zobaczymy, co nam się trafi, bo będziemy mieli dobre przedmioty z Treasure Roomów. To się nie będziemy musieli martwić i pójdziemy od razu pod Angel Roomy. Ale jeśli będą beznadziejne i w Devil Deal pierwszym, jaki będzie, trafią nam się naprawdę dobre przedmioty, no to co, ała, no to wtedy no nie będzie wyboru, tylko będzie trzeba iść po prostu w to, co nam gra daje. Teraz tak, tu mamy kluczyk i ogniska, dobra, czyli tak naprawdę dało mi kluczyk, żeby otworzyć sobie tutejszą skrzynkę i to jest tir zapik. Zaczyna się całkiem dobrze, wam powiem. Tego bym się nie spodziewał. Teraz wybuchniesz, no dobrze, wybuchnął wtedy, kiedy miał. Jestem zadowolony już z tego podejścia tak naprawdę. Jeszcze mi tutaj coś zostało, jeden gościu. Musielibyśmy szybko znaleźć treasure room, pamiętać o tym, żeby nie rozstawiać za dużo obrażeń. I będziemy wtedy zadowoleni, jeśli tu jest sklep. Jest mapa, która pokazuje nam layout całego piętra, ale my chyba na nią nie nazbieramy, no raczej ciężko by było. Czym ty jesteś? Czerwony. Oni mają teraz mocno zmienione te kolory. Zresztą nie wiem, może dlatego, żeby były lepiej widoczne albo coś, ale no ciężko jest zróżnić, który jest którym. Kolejna monetka, tu mamy szansę tak naprawdę na Petrified Pulp, więc sobie szybko wyczyścimy wszystko. Może jeszcze jakieś monetki się trafią albo coś? Jedna. Trzy monetki, to dalej nie jest to, co byśmy chcieli. Szkoda, szkoda. Dobra, to w takim wypadku ja się wracam, bo musimy znaleźć treasure room. Bez treasure roomu, no... Nie idę na walkę z bossem, bo tam może być ta czerwona mucha, która jest bardzo problematyczna. I wolałbym uniknąć spotkania z nią. Tu jest łatwy pokój. Okej, do tej skrzynki w sumie moglibyśmy sobie dojść. Dlaczego? Bo i tak na tym piętrze, czyli czerwonymi serduszkami jakoś specjalnie nie musimy przejmować. Dobra, już się musimy. Mój błąd. tam nic ciekawego. Tu mamy... Summon Monstro. Okej, to monstro na głowę przeciwnikom. Jest to dość kuszące. Czy ja mam gdzieś serduszko? Nieważne. Dwa klucze. Nie chciałem tego Black Harta podnosić, szczerze powiedziawszy. No ale dobra, skoro już go mamy, to już go mamy. Przynajmniej mamy jakieś zabezpieczenie. Fajnie by było też... Czekajcie, ja mam tutaj teraz 11 coinów. Dzień dobry! Mapę teraz widzimy. Jeszcze jedną monetkę byśmy tak naprawdę musieli sobie ogarnąć. Może z walki z bossem, jakimś cudem ona nam dropnie. Duke of Flies, summonujemy na niego monstro, monstro go zabija na hita. Szybka walka. O, staw. To tu powinna być jedna monetka. No właśnie. Dobra, to bierzemy. Co tu mamy? High Priestess. Piguła, Range Down. Świetnie. No more spikes. Okej, spajki będą wszystkie spiłowane, więc to jest akurat spoczko. W sklepie sobie kupimy tego jednego Soulhearta. No i lecimy dalej. Mamy Summon Monster, mamy High Priestess, czyli jeśli na walce z bossem możemy go po prostu zmasakrować przy użyciu tych dwóch przedmiotów. Użyjemy monstro, spadnie na przeciwnika, użyjemy nogi i jeszcze go kopnę, nie? No tak jakby zagrać sobie monstro w piłkę nożną. Ha. Dobra. To nie wygląda jak Treasure Room. A jednak, dobra, to bym tutaj nie poszedł, bo nie wyglądało mi tak, by tutaj miał akurat być treasure room. A patrzcie, a jedno, ty wolę, ty najgorsza, ty mucho, jak ja was nienawidzę. Tak się po prostu nie robi, ja się nie zgadzam.
No ty, tam. O, tak. Perfekcyjnie, goście, naprowadzony. Dobra, co my tu mamy? Muszka, Sworn Protector. No szczerze powiedziawszy, no nie ukrywam, że liczyłem na lepszy przedmiot. Nie ma kolców, no tak, ja mogę wchodzić do tych... I to jest teraz w takim wypadku, to jest kozak Trinket, jak to nas teraz nie rani. To jest przerąbany Trinket, halo, gro. Czemu ja dopiero teraz się o tym dowiedziałem? To ja bym... No nie. To jest chyba w takim wypadku jeden z lepszych Trinketów, jakie moglibyśmy dostać. Paralyzes, spoko. Mamy smutną postać w takim wypadku. Z tymi muszkami raczej sobie poradzimy bez problemu. Jakiś damage upik, bo Tearsapa już dostaliśmy i byłbym jeszcze bardziej zadowolony niż normalnie. Czy tu jest sklep na dole? Nie, ale nie ma spajków. Ale tu i tak by nie było spajków. Dobra, muchy. Ty, idź, nie podchodź. Blisko było. Eternal Hearta weźmiemy. Może nam się przydać, tak jakby co. Zawsze nam zabezpieczy jeden punkt obrażeń, więc... Pod tym względem jest kozak. Zdejmiemy go, nie. Tam jest kamień z X-em, więc wysadzamy. Fajnie by było dostać Small Rocka, ale Small Rock jest chyba po wysadzeniu dopiero setki kamieni, więc... Dosłownie setki, żeby to tak nie zabrzmiało dziwnie, ale naprawdę chyba trzeba setkę kamieni rozwalić z X-em, żeby dostać Small Rocka, więc no jeszcze nam to chwilę zajmie zapewne. Tu jest sklep. Do sklepu czy ja chcę wejść? Raczej nie, bo mam tylko 3 coiny. Czy ja z tamtego kamienia z X-em nie dostałem nic ciekawego? Ale że tak for real? Dobry! Nieważne. No nie! Dobrze, że jest walka z bossem i mogę spuścić tam... O, kamień z X-em. Nieważne. Dziękuję. Zabezpieczenie, ale i tak zamierzam zwanshotować tutaj. Cyk, cyk! O! Nie udało się. Ale dwóch nie żyje. I tak dobrze wyszło. Ale w sumie to tylko monstro zadał obrażenia, bo... Matka spadła jakoś dziwnie. Ale monstro, to, że on zadaje aż takie ogromne dipsy, to sprawia, że jest w sumie nawet dobrym przedmiotem. I dobra, mamy kolejnego Tearsapa. Mamy Soul Hearty. A w Devil Dealu ma... Muszę wziąć, no Goatheada miałbym odpuścić, no guys, no nie ma bata. Szczególnie, że jeszcze miał 3 serduszka, więc... Teraz nie będę narzekał na żadnego HP upa. Góra, dół, nie ma nic. Tutaj? Treasure, o nie. Najgorszy możliwy pokój. Dosłownie Poszał won. Nie. Dosłownie najgorszy możliwy pokój się mi trafił. Że też akurat oni. Tak, żeby na dystans, tylko żeby do nich dolatywało. O, perfekt. Akurat z tobą będzie się trzeba pobawić, przypuszczam. Dobra. Z tobą też. Nie. O, przyjaciela ci zdjąłem, a nie ciebie. Widzisz, jak to wyszło? I co? To jest w sumie śmieszny przedmiot, bo on sprawia, że... Kanibalizm nastaje po prostu w podejściu. Dosłownie nastaje kanibalizm. I oni siebie nawzajem wtedy zjadają. Tylko trzeba gościa zaznaczyć. Takim pomidorkiem zostajesz. O, tak jak ten tutaj. Został pomidorkiem i on teraz był atakowany przez nich. Tak samo tamten. I to jest bardzo fajne. Dobra, walka z bossem. Odstawiałbym. No, atakujcie swojego. Dobrze, gryźcie go. Kanibalizm zaczynamy. Ty wybuchasz, to wiem na pewno. Ale coś jeszcze... A, troll bomby wrzucasz. Ja bym obstawiał, że raczej walka z bossem będzie tu po prawej. Nie. Otwieraj się, dziękuję. Nie. Teraz po kolei was, no. Otwieraj się. Pomidorku, ty. Chodź, jeszcze raz. No nie tamty. Wow, ale blisko było. Dawaj, otwieraj się. Jakbym trafił trzeci raz, to by fajnie wyszło. Ale nie trafiłem niestety. A może 4 razy z tego, co widzę, w nich trafić. Dzień dobry. Dobra, leży. Mamy kolejną bombę, mamy klucza, mamy bomby, mamy wszystko, co jest nam tak naprawdę potrzebne. I najgorszy możliwy... Nie. To jest dosłownie najgorszy możliwy pokój, bo są tutaj te beznadziejne pająki na ścianie. I to jeszcze te potrójne, znienawidzone przeze mnie, nie? Dobra, tak żeby to do mnie nie doleciało w żaden sposób. Utknąłem tu! A tam coin leży, dobrze. Cześć, dostań w łeb, dziękuję.
skrzyneczka z coinami, ale my raczej do sklepu nie pójdziemy, chyba że się trafi nam tu po prawej. No dobra, trafił się. No trafił się. I ty, ja tam tego... Jakiego mam dorwać? Skieto, jakiego mam dorwać bez latania? Gdybym nie miał... Czy oni siebie nawzajem teraz podgryzają? Chyba tak. Chyba właśnie się nawzajem podgryzali. Tu się proszę podgryzać, a nie gdzieś indziej. Tu. No, nie na środku. Tu. Tu, ty pajacu, ty na kółkach, pajacu najgorszy. Dobra, to do sklepów. Wchodzimy. Ciebie wysadzam na pewno. Nic mi nie dałeś. To jest spoko, bo mi pozwoli nosić więcej trinketów. Więc mamy na spajki i jeszcze coś jakbyśmy dostali, to by był kozak. Teraz tak, którędy będzie najszybciej? Walka z bossem tu u góry czy tam? A raczej tam po lewej, prawda? No właśnie. Ale spoko, bo przeciwnicy są pozamykani, więc krzywdy na... Ty draniu najgorszy, ty ugryzłeś właśnie kupę? On ugryzł kupę. Jeszcze tego wcale nie żałuję. Dobra, o nie, to potrójne! Nie! Nie! Najgorszy możliwy pokój, tak wam powiem. Najgorszy możliwy pokój, nie? Że też tyle razy obrażenia dostałem. I ja teraz muszę się pilnować. Pomidorek? Pomidorek? Trzeba ich po kolei, bo inaczej nie widzę możliwości. Tak, żeby oni do nas przynajmniej nie dorzucili, no nie? Jest tylko chyba jeden taki, prawda? Tak, tylko w jednym miejscu byli. More creep, to by było spoko, gdybym... Spadli na łeb. Dobrze, dobre dipsy. No nie, no znowu ty. Nie dotykaj. Nie dotykaj. Za dużo pająków, ty wolę najgorszy, ty. Masz pakę. No masz pakę. Masz, przytul. Dziękuję. Baw się dobrze z moją własną paką. Ja mam 3 serduszka, więc jakbym trafił coś dobrego w Devil Dealu. O Jezu, ale bym się cieszył. I HP up plus tears up. Świetnie. No nie, no to jest beznadziejne. Nie. Idziemy dalej. Ja nie chcę czegoś tak słabego. Nie oddam coś tak słabego przecież HP upa, no bez przesady. W jaki sposób by mi to mogło pomóc? Jeszcze mamy Curse of the Lost, czyli w tym momencie nie widzimy mapy. Najgorzej, bo po to zbierałem, żeby mieć ten itemek. Żeby widzieć ten layout jednak mimo wszystko. O, gryź się! Hop, ty się sam podgryzasz cały! Aleś ty je głupi, w ogon się ugryzłeś. Hopie. Tak się po prostu nie robi. Ja tą skrzyneczkę w sumie to chcę. Daj. You stink? Ja nie śmierdzę, proszę przestać. Ja nie śmierdzę, proszę mnie tutaj nie obrażać. Masz tam pomidorka efekt. Pogryźcie się nawzajem. I twoja kolej. Masz efekt pomidorka, ja mam... W sumie mam bardzo dobre tirsy. Bo mam chyba już najmniejsze tirsy, bo jakie są bez tir delayów. Tu możemy wejść oczywiście. Beznadziejny pokój. Tu możemy wejść, bo nie ma kolcy przecież. Tu jest co? Hermit. Teleport do sklepu. A tu Emperor. Chodźmy do sklepu. Zgubmy się dzięki temu troszkę. Ciebie wysadzę. Pająki, świetnie. Jeszcze więcej pająków! Nie zgadzam się. Na takiej ilości pająków. Paszą won mnie stąd. No gryź go tam, pomidorku, gryź. Ja bym musiał znaleźć tego Emperora. I to w trybie now. Z nimi problemów nie ma. O, to jest fajne, że oni nie strzelają w nas. Tylko się kręcą w kółko. Jak pajace, nie? Ale to, że nie mam Solharta jest małym problemem. Czy w sklepie nie było przypadkiem Solharta? Trzeba się upewnić, bo inaczej będzie problem. Nie było. Tu przejścia też nie było. To źle świadczy. Nie. Macie monstro na łeb. No. Ja się tak z wami nie bawię, pajace. Że wy mnie traficie, zabierzecie... A ja przecież nie mogę stracić szans na Devil Deala. Ty pajacu, ty jeden. Dobra, to znajdźmy treasure, szybko idźmy na to. Ale żebym zrobił, przecież ja nie mogę stracić szans na Devil Deal, halo. Goathead, ty wolę, Goathead. Ale i tak muszę mieć...
zabezpieczone zdrowie, chociaż trochę. A, tu rozwaliło, okej. Co mamy w treasure roomie? TNT and Dynamite? O! Beznadziejne. Nie podoba mi się. Najgorszy przedmiot, jaki mogliśmy dostać. Idziemy na walkę z bossem, spuszczamy monstro na łeb i liczymy, że zabije nam to przeciwnika, chociaż z każdym piętrem coraz więcej oni zdrowia mają, chociaż akurat nie ty. Jakżeś śmiał nie spaść na niego. Ale dostał i tak chyba obrażenia, przynajmniej tak to wygląda mniej więcej. Dobra, tą muchę trzeba wyeliminować. One na hardzie zdecydowanie za szybko strzelają. Tears up, ja już nie mogę tears upów, prawda? No właśnie. Nie Krampus, nie Krampus. Oduczyłem się z tobą walczyć. Wyglądasz bardzo cudownie, jakbyś mi dał Head of Krampus, byłbym... W sumie to zadowolony, bo... To... zdążyłem. Na takim farcie, że to jest niepojęte, ale zdążyłem nie dostać tych obrażeń. Dobry. Jakbyś tam zaczął się kręcić, to ja bym był po prostu już martwy, nie? Dostałbym obrażenia na 100%. Nie miałbym jak uniknąć. On się zaczyna kręcić w rogu, nie ma opcji tego uniknąć nawet. Lamp of Call. Szkoda, bo akurat wolałbym Head of Krampus. No ale co? No to tu mamy wszystko, idziemy dalej. Mamy pewne, że już pójdziemy na Sheol, więc... Szkoda tylko, że te Devil Deal są na tyle beznadziejne, że to jest... Czwarte piętro, tak? I ja dalej... Ja naprawdę dalej... No nie mam tak naprawdę nic z tych Devil Dealów. Naprawdę nic. Stop. Tam jest walka z bossem, tam będzie najprawdopodobniej treasure. Nie ma kolców, przykro mi. No more spikes. No more spikes. Ciap, ciap. Dobra, tobą łatwo pójdzie. Chociaż trochę w sumie teraz dzięki temu Lamp of Call mam troszkę większe obrażenia, więc może to nie jest takie tragiczne. Ty chcesz ode mnie zdrowie? Ty mały pajacu, jak będę miał serduszka, to ci dam, ale w innym wypadku nie. Tu jest sklep, o nie. Najgorzej. Akurat na sklep nie liczyłem. Czyli co, ja się muszę cofnąć? Czy ja ci za 3 coiny... O! Dwa monstro na łeb. I za ojczyznę. Okej. Okay. Nie będę narzekał, że dwa monstro mogę teraz spuścić. Jest to dla mnie dosyć użyteczne. Szczególnie w takich pokojach. Nie. Nine. Nie zgadzam się. Na takie sromotne wciry. Proszę teraz. Oh shit! Nie skakać w ten sposób, bo dostanę wtedy na pewno kolejne obrażenia. Dobry. Ty skaczesz przez ściany. To jest akurat plus. Znaczy plus. Plus i minus. Bo to jedyne co widzę, nie? Monetkę przygarniam. Teraz tak. Nie ma kolcy. Chciałoby się zranić, nie? Chciałoby się zranić. Nie ma kolców. O nie. O nie, nie. Umrzyj. 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 Jeszcze raz. Umrzyj. My cię stłuczemy, hopie. No, nie masz nic do powiedzenia nam. Cyk. Tego małego się bardziej... O, jeszcze z pomidorkiem i strzelają do ciebie twoi. Jak mi przykro. Jak mi przykro, że twoi do ciebie strzelali, hopie. Wręcz... Ach. Współczuję. Tu... O! No i to jest dobry przedmiot, wam powiem. Pod tym względem, że my mamy dobre tirsy, więc co chwilę wypuszczamy tą salwę. I to rzeczywiście się może nam nadać. Czy tu coś jest? Nie, czyli tak naprawdę weszliśmy tutaj, żeby dostać pewnie obrażenia na twarz, co? No. Dobra, dwie bomby. Skoro mamy dwie bomby, ja sobie tą skrzynkę otwieram. Jest tu jakaś mała szansa na Solharta, prawda? Łup. O! Pulsworm. Ja chcę. Łop. I już jestem tak naprawdę zadowolony. Ciekaw, czy to z Lamp of Call działa. Że mi to zwiększa i wtedy, bo one czym dalej lecą, tym mają większe obrażenia, więc może to działa? Coś śmiem w to wątpić, ale może. Wow. Ale siadły dipsy w nich.
Zabolało ich to na pewno, to muszę... ty lecisz ode mnie w plecy, tak? Ty lecisz w kółko, dobra. Szybko się tobą zajmiemy. Dobra. Wy latacie też w kółeczko, więc... Po kolei proszę, żeby ktoś dwa razy w cirów nie dostał. No i co to mamy? Czym ty jesteś? Friendship Knuckle. Nie wiem, czym jesteś, ja cię wezmę. Nie wiem, co robisz, będę cię wezmę, chociaż... Lepiej mi się celowało tamtymi łupuptirsami, więc może jednak zostanę przy nich. Gdyby tylko tak trochę krwi tutaj w tym pokoju dużo nie było. Nie, no może zostawię jednak przy łupup. I w sumie patrzę, jak teraz trafię na jakiegoś bossa, który jakieś kolce wysuwa, to ja mu powiem stanowcze. Gdzie z tymi kolcami ty wolę? O, Loki, łap. Łap. Dwa monstro. I jeszcze damage'a. Świetnie. A co my tu ma... to jest dobre. To jest dobre. Biorę damage up kolejny. Biorę, oczywiście, że biorę. Dobra. I co, na tym piętrze już tak naprawdę no dosłownie nic nie mamy, więc idziemy dalej. Nawet jakbym chciał, to nie miałem skąd czegoś sobie załatwić. Treasure room na starcie. To jest... Mam skąd tak freeze effect. Ej, to jest sztosik. Tu mam jeszcze kamień z X-em, więc oczywiście Solharta przygarnę, bo pozbawiłem się jednego serduszka, więc wolałbym uważać na moje hapeki. Ale mamy dipsa w tym momencie. Dobra. Na dole walka raczej będzie tak. Nawet te nie mają kolców. Ten przedmiot rzeczywiście stał się kozacki. W tym momencie. Au! Au! I po Solharcie. ich jest dwóch. To są piny, prawda? Tak, to są piny. Łeb mu spadł pierwszy, hop, nie wiedział, co się z nim stało. A to są jeszcze czempionowe piny, czy mi się tylko wydaje? Tak, to mi wygląda jak czempionowe piny. Okej. Okay. Okej. Okay. Tu raczej na pewno walka z bossem. Dzień dobry. Nie dać się trafić, proszę tylko. Piguła. Nie robi się tak. Tak się naprawdę nie robi, żeby mi jeszcze HP downa dać, gdy ja mam bardzo mało zdrowia przecież. Nie ma kolców, nie mam jak się zranić. Okej. Okay. Czyli ja muszę znaleźć sklep. W sklepie Solharta sobie kupić. W innym wypadku będzie strasznie. Albo znaleźć secret room, który by mi pomógł. Lub wysadzić te ognisko i one też ma opcję. Daj. Nie dało. Da. Za całe serce bym dostał. Gdybym tylko dostał. Daj. Ręcz up. No dobra, nieważne. No prosi się o secret, szczerze powiedziawszy. Albo i nie. O, do sklepu, jak miło. Tak mnie może rzucać, że je całe piętro przerzucić. Znaczy, prawo, powiedzmy, że całe. Nie ty! Na łeb mu! Dobrze, potrzebuję tylko dwa pokoje jeszcze przejść. Jakbym musiał więcej, to byłby problem, ale w tym momencie okej, okej. Pająki mi krzywdy raczej nie zrobią. Mamy dobre obrażenia, no nie oszukujmy się. Tu będzie secret. Kurde. Mało zdrowia mam. Zdecydowanie za mało. Nie. Ja muszę jeden pokój jeszcze zrobić. Tak się nie bawimy. Cześć. Cześć. Tam. Dobrze. Ty. Tu. O. Kurde. Nie umarło mi się. Dobra. Jest ładunek. Ja potrzebuję tego monstro i High Priestess. To jest walka z matką? Chyba nie. Chociaż możliwe. Tak, to jest walka z matką. No to nie możemy tak naprawdę monstro odpalić, chyba że... No dobra, możemy. Nieważne. Jednak możemy spuścić monstro na łeb, ale na pewno nie możemy użyć nogi matki, bo matka sama się nie kopnie przecież, nie? Chyba że ma jakieś, nie wiem... problemy. To wtedy się może kopnąć, to wtedy rzeczywiście, no tak. Nawet dość solidnie się może
nie wiem, małym palcem szafkę przyorać, czy coś w tym stylu. Czym ty jesteś? Tier size range up. A tu? Nie, daj mi sorduszka. Nie. Darkbam. Ja cię chcę, ale nie mogę, bo umrę. Chociaż, nie no, nie mogę tego wziąć, bo 50-50, no nie ożyję, nie? Aha. Gdyby nie ten HP down, to ja bym ci wziął, nie? Ale idziemy dalej, no muszę. Najgorzej. Devil Deal'e mnie oszukują dzisiaj totalnie. Oho. Raczej trzeba iść w lewo. Raczej trzeba... Chyba jakiś żart dostałem w łeb. Serduszko? Potrzebuję serce zdropić. Dawaj serda. Dawaj serce. Serce. Mam kryzys. Jedno serduszko mam. Dawaj serduszka. Dawaj serduszka. To ty dawaj serduszka. To nie jest serduszko. Kryzys! Na łeb im. Tylko mi się wydawało, czy ktoś tu skakał? Chyba mi się tylko wydawało. Dobra. Ja się was pozbędę. Tu nie ma problemów. Ja mam dobre dipsy. Ja z wami poradzę. Jedynym problemem jest to, że w tym pokoju jest no more spikes i nie mam się teraz na przykład gdzie ukryć. Bo oni przechodzą na... Nie, oni dalej widzą te kolce. Co za dwa... Autobus przyjechał, nie? Żeby walnąć babę na pasach. Słowko. Dobra, dawaj serca. Nie bądź żyła, dawaj serca. Serca. Czerwone serce. Gro. Daj mnie je. Ja cię proszę, gro. O, tam jest serduszko. One sprawi, że będę żył. Dobra. Nie ma kolców. Poproszę. Grzeczne serduszko, grzeczne. Krzywdy ci nie zrobią. Damy radę. Tam nie. Tędy muszę iść. Dobra, ty leżysz. Ty... Nie mogę sobie pozwolić na żadne obrażenia. To jest tragiczne, naprawdę. Nie dostać ob... Be, przestań. Wychylił się. Leży. Umrzyj. Umrzyj, zanim cokolwiek zrobisz. Nie no, z tymi obrażeniami to ja mogę rzeczywiście coś ugrać. Ale problemem jest naprawdę mój poziom zdrowia w tym momencie. Na łeb mu! Jeszcze zdążył. Jeszcze zdążył ich wypuścić, nie? Na wolność. Ale drań najgorszy. Dawaj te coiny. Ale ten monstro naprawdę on mi... Robi fest robotę tu. To muszę przyznać. Czy jest opcja, żeby coś ci spadło na głowę? Tak. Dobranoc. On miał dłuższy zasięg ode mnie, czy ja też waliłem na całą długość? Nie, miał większy zasięg ode mnie. Zdecydowanie miał większy zasięg. Atak! Atak! No, dawaj, dawaj. Tak, żeby obrażeń nie zebrać. Zostań tam. Nie wychodź stamtąd nawet. Czaisz? Nie wychodź. Siedź tam, to jest twoje nowe mieszkanie, hopie. Dawaj mi te serce. Ja je potrzebuję bardzo. A moment, nie wolno. Nie raszujemy, jasne? Nie raszujemy. Serduszko, niepotrzebne mi. Znaczy, sprawdzę jeszcze tutaj sekrety. Nie ma. Dobrze. The High Priestess. Nie? To monstro. Nie trafiłeś, monstro. Czy ty sobie ze mnie żarty stroisz? Cube of Meat, dawaj. Nie! Jeszcze dostałem w łeb. Ja chodziu! Nie wolę! Ja się tu wrócę po to. Idę z Solharty ogarnąć. Nie wiem jak, nie wiem skąd. Zdobędę.
zdobędę te Soul Hearty. Bo tak. Jeszcze nie wiem gdzie, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia gdzie, ale je zdobędę. Byłbym wdzięczny, gdybyście wy tylko nie strzelali, okej? Okay? Proszę, proszę. Super. Jakoś zdobędziemy to. Nie wiem skąd. Nie wiem jak tego, naprawdę, nie mam pojęcia jak tego dokonamy, ale będziemy je mieli. Dobra. Chociaż jakbym nie wziął tego, to bym potrzebował tylko jednego solarka. Klucz. Przydałoby się coś, co by na przykład zadziałało jak D100 i pozmieniało nas całkiem. Czekaj, czekaj, czy ja tu byłem? Ja bym potrzebował wtedy dwóch solartów. Potrzebuję dwóch solartów, żeby jeden mnie ocalił. A drugi, nie wiem, żeby był, bo inaczej umrę głupio, nie? Dobra. Stop. Niech się poodbijają trochę. Nie mogę ich zabić przy mnie, bo jak oni się rozsypią, to będę miał kryzys, nie? Nie ma kamienia z X-em? Nie ma. Muszę znaleźć kamień z X-em i go po prostu wysadzić, bo inaczej... No będę płakał, że nie mam Brimstone'a, no... Będę Normalnie bym ich przeklnął teraz, nie? Przeklnąłbym ich za to, co mi teraz zrobili. Nie wolno tak! Wykonali je! Ja co tego Brimstone'a? Czy wy tego nie rozumiecie? Ja go zdobędę. Ja go zdobędę. Gdyby nie te HP Downy, proszę. No ale po co mi te czerwone serduszka? Nawet nie mam jak go uzupełnić. Dzień dobry. Może Soul Heart? Nie? The Henchman mi się nie przyda. Deadcat! I ja nie wziąłem tego gapi z kolara, prawda? No cóż. Ale Deadcata biorę. Mam 9 żyć, ale i tak nie mogę podnieść w tym momencie tego Brimstone'a. Za to! Jakimś cudem teraz zdobędę Soul Hearta. Albo dwa. To będę miał opcję na podniesienie, ale raczej już nie zdobędę, bo no nie ma jak. Jest opcja tylko, żeby umrzeć. Złoty klucz. Tutaj? Nie? Jakby miał tego Dark Bama, on by miał tu tyle serduszek do zjedzenia. Gro, zrobiłaś to specjalnie. Wszystko mi ta gra pokazuje dzisiaj, co bym mógł. Ale nie dostanę. W sumie... Blackheart. Wychodzę stąd. Idę z tego piętra. Mam go dość. Idę stąd. Jakbym teraz tu zobaczył kamień z X-em, to bym się chyba zapłakał, nie? Pożegnajmy go jeszcze. Idziemy stąd. Czemu nie można już brać i umierać sobie z tym? Jakbym szybciej dostał tego Deadcata, to i tak bym nie mógł podnieść, bo miałbym jedno serce. No, w sumie racja. Dobra, walka z bossem najprawdopodobniej... O Jezus Maria, po lewej. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tam powinno być mniej więcej. Czy my jesteśmy w stanie w ogóle przeżyć pojedynek z matką, mając... zdrowie na tym poziomie, co teraz? Przyczuwam, że może być dość problematycznie. Ale czy nie damy rady, to ja nie wiem. No nie, no powinniśmy sobie poradzić. Co my, jakieś słabiaki jesteśmy w tą grę? Jakbym teraz tutaj od tej bomby zginął, to bym powiedział, że tak. Ale nie, no my... Są takie pająki, co jakie killim, to robią właśnie coś takiego, prawda? I on to chyba specjalnie Edmund zrobił. Żeby pokazać nam, jak bardzo pająki są przerażające. Dobra, tędy.
Podoba mi się akcja, gdy jest... Nie ma kolców, więc można sobie od tak pójść. To jest naprawdę kozak. Nie, wy je wypuszczacie. Dobra, jeden. Tu jest kamień z X-em. Nie było, nie mogło się pojawić na poprzednim piętrze? Ej, dobra. Chociaż znając życie, ten kamień z X-em nie da mi Soul Hearta. No skąd? O! Jeszcze jakbym mógł Tirsapa dostać. Ładnie, ładnie gro, ładnie, ładnie. Replay. Potrzebny replay był zdecydowanie. Mam henchmana, czyli tak naprawdę mógłbym sobie coś zgarnąć za ściany, jakby się trafiło za ścianą. Opcja na to jest... Proszę przestać mi tu latać, bardzo mała. Ale może jakimś cudem coś się pojawi. Proszę odejść. Za dużo ich tu! Gro! Czaszki ci się pomyliły, to te na ziemi powinny być. Idziemy na walkę z bossem? Tak, idziemy. Cześć, mama. Wow. Nie. Dobra, pojawisz jeszcze oko? Tak, pojawiłaś. Idę naładować przedmiot aktywny. Idę go naładować, ale głupio dostałem obrażenia. Tak beznadziejnie głupio wam powiem. Dzień dobry. Jakbyś się we mnie wpakował. Ale byłbym zły. Ale byłbym wtedy zły. Ale to wszystko przez to, że nie dostałem tego kamienia z X. Znaczy z kamienia z X-em dostałem skrzynkę, której dostałem Tirsapa. Nie, kolejny pokój, który chce mnie killem. Nine. Dobra. Zawału dostałem. Zraszować mnie chciał jeden drań. Najgorszy. Głowa sobie za mną już może lecieć, ona mi tam nie przeszkadza. Jakbym dostał chociaż te... No, nie oszukujmy cię, jakbym coś dobrego mógł dostać. Coś dobrego. Ale dobra. Próbujemy, idziemy jeszcze raz. Walka numer 2. Czy, albo raczej podejście numer 2. Czy damy radę? Oby. I oby się trafiło coś za jedno serduszko w David Lilu. Na łeb ci! Nine. Dobra, nie zespawnowałaś tego. Ja jestem zadowolony. Jeszcze my cię sparaliżowaliśmy na chwilę. Jest dobrze. Nie dostać obrażeń. Stoję jak stoję i nie dostaję obrażeń. Powiedz, że tak będzie. Do końca. Umrzesz. Lecisz! W David Lilu nic nie będzie. Idziemy. Why not? Idziemy. Raczej, szczerze powiedziawszy, to z szatanem sobie łatwiej poradzimy. On nie powinien być jakimś dużym wyzwaniem. Jest opcja, że coś będzie tu. Opcja bardzo nikła, ale zawsze jest. Czy ja mam opcję tutaj zdobyć jakiś serduszek? Bardzo małą, chyba tylko z kamieni z X-em albo ognisk. Tam mi się nie opłaca wchodzić. Może być tam po prawej. Sakw może wylecieć w sumie jakiś Soul Heart albo coś w tym stylu, więc sobie też spróbuję do nich dojść. The Sun. O! Obrażenia zadamy tym. Albo użyjemy, żeby widzieć mapę. O nie. Walka z bossem w zupełnie inną stronę. Ale! Zawsze jest jakieś ale. Przynajmniej widzimy tego sekretu. Sekreta tu i z sekreta możemy przejść sobie do góry. HP up? Teraz nie umrzeć. Teraz tylko nie umrzeć. Mam dodatkowe zdrowie. Jestem mega zadowolony z tego powodu. Dzień dobry. The Lovers. I Henchman, dobra. Idziemy. Zdecydowanie nie chciałem tu wylądować. Co to jest za niewdzięczny pok... Co mnie uderzyło? Wait a moment, co mnie uderzyło? Ja coś na plecach miałem? Co to są za jakieś dziwne pociski, co oni puszczali? Curse of the Maze to mnie teraz naprawdę uśmierciło, ale w sumie mam jedno życie więcej.
Nie chciałem tutaj! A henchman! Nie mogę chodzić po tych przejściach. A, bo wy pośmiertnie wypuszczacie takie coś. A! Jeszcze strzelacie? Aha! Macie monstro na łebie. Jak się z tym czujecie, że wam... O kurde, armia dzieci mnie goni. Armia dzieci mnie goni. Ty, we przestań. To naprawdę creepy wygląda, jak takie sfora dzieciaków ciebie goni, jeszcze takich kolorowych. Dobra. Do walki z bossem idź prosto. Proszę mnie w żaden sposób nie tepać. Będę bardzo wdzięczny. A jak już to pod samą walkę... ja do challengeru pójdę w sumie. Masz. Ja pierdzielę, wiedziałem, że tak będzie. Dobra, powalczymy tu, bo potrzebuję odnowu. HP up, don't swallow the prize. Mam HP up, na 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 na. Na 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 na. Jest dobrze, z HP upem jest dobrze. Co teraz? Chyba żarty se stroicie. Dobrze, że to ta forma, a nie jakaś inna. Czemu tak ciemno? Czemu tak ciemno? Ja tu nic nie widzę. Bez skitu, ja tu nic nie widzę. Zderzyli się. Gdzie one są? Ja tu nic nie widzę. I'm blind! Dobrze jest. Jezu, jakbym tam dostał teraz obrażenia, to bym się chyba załamał. Ale jest dobrze. Czym ty jesteś? Watch the world burn. Nie. Nie. A. Idziemy dalej. Z wami sobie raczej poradzimy. Strasznie dużo zdrowia macie, ale to i tak nie sprawia, żebyście mogli długo pożyć. Nie, no to chyba jakiś żart z tymi pokojami, naprawdę, że ty się trafiasz, ja będę musiał z tobą dwa razy walczyć na tym piętrze, prawda? No, oczywiście, macie monstro. Przytul go. Tak, żeby nie był samotny, wiesz? Gdzie mnie rzuciło? Tu. Nie potrzebuję serduszek, ale muszę nadrobić pokoje teraz. Dosłownie muszę je nadrobić, bo tak nam ciepło. Ale spoko, zużyłem sobie monstro. Na mega na szatana też sobie zużyjemy. Okej. Pograjmy na tobie. Jak wyrzucisz bombę, którą się wysadzisz, osobiście dopilnuję, żebyś na pewno od niej wybuchł. Dobrze, taką bombę jeszcze możesz, ale nie inną, drogi przyjacielu. To jest przedmiot aktywny, tak? Nie, monstro. Zdecydowanie monstro z nami idzie dalej. Wy się tam w pomidorka pobawcie. I będziemy szczęśliwi. O, właśnie tak. Chodź tu, pomidorku. Dziękuję. Ja bym mógł tutaj w sumie wysadzić. Tu bym mógł wysadzić. Karta The Lovers. Idealna karta dla mnie. Dosłownie idealna, pod tym względem, że przecież ja sobie muszę serduszka zwrócić, nie? Jak będziemy walczyć. No oczywiście, że tak. Nie, no chyba jakiś żart. Otwórz się. Nie! The Lovers! Boom! Headshot! Poszło. Wystartowali. Jak szaleni. Dawaj. Nie racie mu rozkręcić. Poszedł z tym brimstone'em. Nie racie trafić i będziemy zadowoleni. Dobra. Hop leży, ja szybko zdążyłem podrapać. Po nosku. Dostałem w łeb. Dzień dobry. Nie. Brimstone. Nie wiem w sumie, gdzie się lepiej trzymać. Na dole go, czy po bokach? Bo w sumie tu mam serduszko, więc ja sobie je wezmę. Dobra, ta łatwiejsza część teraz, powiedzmy. Teraz ta łatwiejsza część. Tylko żeby nie dostać w łeb, bo będzie kryzys. Będzie kryzys, jak tu umrę. Dawaj go. Nie. Nie. Kontaktowych obrażeń chyba nie zadajecie, prawda? Gdzie ty się zrespiłeś?
zawałobym dostał. No ale nic, ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze oraz subskrypcji, jeśli dalej tego nie zrobiliście. No i widzimy się na kolejnym odcinku, więc do zobaczenia wam. Do usłyszenia. Trzymajcie się. I cześć.